Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj wyjątkowo zajmujemy się zadaniem na 93 poziom, ponieważ doszłam do wniosku, że jesteśmy leszczami totalnymi i wypadałoby coś z Geraltem zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. W związku z tym zajmiemy się dzisiaj odnalezieniem mistrza płatnerskiego Zdravko. Widzę, że tu też jest jakiś questik, ale on może sobie tutaj na razie być, bo nie powinien nam zniknąć. Dobra, niech on sobie na razie tu będzie. My lecimy dalej. Te questiki będą później miały widoczne na mapie, także nie musimy się tym bardzo przejmować. Tutaj widzę, że mamy problemy troszeczkę z jazdą na płotce, bo ona bardzo nie lubi takich mostków. Ale tak, zajmiemy się tym, ponieważ wypadałoby poszukać tych rynsztunków wiedźmińskich. Jest też nowy rynsztunek cechu Manticory. Także też zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. Ja już sobie zejdę z płotki, bo ona mi więcej przeszkadza niż pomaga. Jesteśmy w okolicy ogrodów pałacowych. Jeżeli natkniemy się gdzieś na punkt teleportacyjny, to się przeniosę, a jak nie, to sobie pobiegnę i do Was chwilę pogadam. Chciałabym ogarnąć tą sprawę, żebyśmy mogli inaczej, żebym ja mogła iść sobie poza odcinkiem albo na odcinku do zaklinacza w Velen, w okolicy wsi Bronowic i tam tego górnego młyna i sobie zaklnąć zbroję i miecze, bo to jest dosyć istotna rzecz i przydałoby się to zrobić, ale no, żeby to zrobić, to wypadałoby mieć najlepszą broń, jaką się da i najlepszą zbroję. Więc musimy ruszyć ten wątek i tutaj spróbować z tymi zbrojami. Prawda jest taka, że i tak część zadań nie będę miała z nich 100% doświadczenia, bo mamy, wiecie, 97 poziom, prawie 98, maksymalny jest 100, także i tak z tych zadań nie będę miała profitów za dużych później. Także no, w sumie nie stracimy zbyt wiele, a przynajmniej będziemy mogli normalnie walczyć z jakimiś potworami i żyć, bo naprawdę jest tragedia po prostu. Uważajcie na siebie. Naprawdę, tragedia. Dobra, jesteśmy praktycznie już pod pracownią Zdravko i zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj wskórać. Mam nadzieję. Witam serdecznie, jesteśmy pod pracownią. Warsztat Zdravko Fernerta, tak? Nie wiem, ale chodźmy pogadać. Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilkaw tu są. O, witaj, jestem Zdravko Fertner. Geralt z Rivii. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do tu są. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sami ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. No i to brzmi uczciwie. Pokaż mi towary na początek. Pokaż mi swoje towary. Dobra, tego już nie chcemy sprzedawać, resztę zostawiamy. Bywaj. Powodzenia na szlaku. Świetnie. I teraz jeszcze byśmy sobie zrobili wymianę tych rzeczy tam dla płotki. No, no i te miecze bym sobie zmieniła. Dalię mamy. I mamy zrodzony w ogniu. To Dalia jest chyba lepsza. A nie, dobra, to jest ok wszystko tutaj. I te rzeczy dla płotki. Lepsze juki mam. Dobra. To jesteśmy ustawieni, możemy teraz pogadać jeszcze o interesach. Pomożecie odnaleźć te arcymistrzowskie schematy? Te do zbroi wiedźmińskich, wiecie? No jasne, że wiemy.
Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Tucsonie? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tiensei. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tiensail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tiensail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz Manticore. Od którego mam zacząć? Dobra, zacznijmy od szkoły wilka. To jest szkoła, która nas najbardziej interesuje. Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Tucson odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Czy możesz mi powiedzieć o wiedźminie ze szkoły Gryfa? To było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Już tam byliśmy i znaleźliśmy część tych schematów. Porozmawiajmy o wiedźminie ze szkoły Koty. Jakiś rok temu Bartolome de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły Kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? Ponad wszelką wątpliwość.
No szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. No. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Ciekawe. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O Wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tienseil przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego Wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. Tamten też bogaty nie był. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. Okej, okay. Mamy też w ogóle zlecenie na Monstrum z Tufo, więc możliwe, że te dwa zadania są ze sobą powiązane. Szkoła Manticory. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Mertel. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tienseil zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje. Bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Dobra, to wiemy chyba wszystko. Bywaj. Powodzenia na szlaku! Udaj się do ruin więzienia nie zapamiętałam tej nazwy, jak to się czyta. Ale tak, mamy teraz zadania i tych zadań powinniśmy mieć aż 6 i mamy. Zamek Mont Crane. Ostatni skok gangu Seliny. To też musimy zrobić. To wiecie co? Zrobilibyśmy tak, żebyśmy zrobili może ten ostatni skok gangu Seliny. I byśmy zrobili arcymistrzowski rynsztunek Gryfa. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Przeszukaj brzegi jeziora. Wiecie, no, rynsztunki też musimy szukać, ale to jest zadanie na 90 poziom, które już zaczęłam, więc spróbujmy coś tutaj zdziałać z tym gangiem Seliny. Jest to nawiązanie oczywiście do Batmana i do Robina, ogólnie do uniwersum DC. Raczej nie trudno się domyślić w momencie, gdy mamy takie postaci dosłownie tam wymienione. Dobra, jesteśmy znowu pod tym drzewem, gdzie już żeśmy byli. Ukryty skarb. Czy ja potrzebuję zejść tutaj na dół? Bardzo możliwe. Dzień dobry. Zobaczymy, jak tam z utopcami sobie radzę. Zauważyłam, że mam delikatne problemy z czasami działaniem znaków. I to jest bardzo denerwujące. Wiecie, takie utopce to już nie jest raczej kłopot. Są dużo gorsze potwory od tych utopców. Ale wychodzi na to, że to, czego szukam, może być po prostu tym skarbem tutaj. Rozmoknięty list i zdobiony kluczyk. Tak, to jest to. List jest rozmoknięty i rozpada się w palcach. Ledwo można go odczytać. Bruce, nie rób żadnych głupstw. Wiem, że pochowałeś Selinę na cmentarzu w Beauclair razem z całym łupem z naszego ostatniego skoku. Pamiętaj, że nam też coś się z tego należało.
Nie bądź głupi. Wszyscy wiemy, że byłeś jej kochankiem, ale pamiętaj, że ona była też przede wszystkim hersztem naszej bandy. Za obrobienie jubilera nie dostaliśmy swojej doli, więc zakopywanie Seliny z całym szabrem jest czystym skurwysyństwem. Te skarby się nam należą. Spotykajmy się i rozliczmy jak należy. Potem możemy się topić w jeziorze albo wieszać na suchej gałęzi, na co tylko masz ochotę. Robin. Znajdź ukryty skarb w krypcie. Jak widzicie, to nie było wcale długie zadanie. Natomiast bardzo fajne. Dobra, to od razu pobiegniemy na ten cmentarz i zabierzemy sobie to, co nasze. Zobaczymy, jakie łupy tam będą. Jezu, jak ja się dzisiaj jąkam. Wiecie co, bo jestem taka jakaś dzisiaj, nie wiem. Ogólnie boli mnie głowa cały dzień i jestem taka jakaś trochę rozdrażniona od, nie wiem, od wczoraj. I tak bywa. No. Ej, widzicie to? Drzwi mi się spagowały na ten cmentarz. Cudownie. Świetnie. Muszę wejść tędy. Chryste, no. Dobra, i teraz tutaj do tego zejścia. Na szczęście już mniej więcej pamiętam drogę, jak tu się schodzi. No i co? I tutaj mamy tą skrzyneczkę zaraz od razu za winklem. Tutaj była. Dziennik ogrodnika, schemat stalowy, miecz z tusą, hikimowy pancerz, wyprawiona skóra, trochę koron, dużo kosztowności. Dziennik ogrodnika. 21 dzień służby. Nudzę się. Tutaj naprawdę nie ma co robić. Poranny obchód wystarczy, by podlać wszystkie roślinki. Robotka przed ambasadą też nie wymaga zbyt dużo pracy. I tak mija dzień za dniem. Może z wieczora wyschorzę do San Sebastian. Zagram jedną partyjkę w gwinta. 22 dzień. Blade gwent. Przegrałem całą pensję. Przegrałem też przyszłą pensję. Zadłużyłem się u myszatego Pellegrina. Z nim ponoć nie ma żartów. Muszę skądś wytrzasnąć kilka florenów, bo może się to dla mnie źle skończyć. Gościu był elfem. 24 dzień. Podsłuchałem, jak ambasador wydawał dyspozycję swojemu sekretarzowi. W najbliższych dniach wysyłają transport z winem zakupionym na cesarski dwór wraz z niewykorzystanymi środkami operacyjnymi. Domyślam się, że to oznacza wypchany wór pełen florenów. Taka informacja może być wiele warta dla chłopaków z miasta. 27 dzień. Myszaty Pellegrin wymordował konwojentów i położył łapę na karawanie. Jest na tyle bezczelny, że przyniósł mi sakiewkę pieniędzy do ambasady. Powiedział, że to moja dola. Brzydzę się tych pieniędzy, ale boję się, że mogą mi być niedługo potrzebne. Schowałem swoją część łupów w bezpiecznym miejscu. Od kiedy stary Ralph umarł, nikt nie kupuje już drewnianych donic, więc jego warsztat jest idealną kryjówką. 29 dzień. Myszaty kazał mi nadstawić ucha w ambasadzie i dowiedzieć się, kiedy znów będzie okazja, żeby przejąć karawanę. Mimochodem dorzucił, że dowódca straży mógłby się bardzo zdziwić, słysząc o moim udziale w poprzednim skoku. Wykradłem z gabinetu sekretarza marszrutę kolejnego konwoju. To cena, którą muszę zapłacić za swoje idiotyczne pomysły koszachtów z myszatym Pellegrinem. 31 dzień. Transport wyruszył, tym razem eskortowany przez Arnolda Eab Blumhe, dowódcy straży ambasady. Ludzie myszatego nie wiedzą, że przyjdzie im się bić z doborowymi żołnierzami. Jak myszaty Pellegrin się o tym dowie, czas się stąd zwijać. Za odłożone pieniądze będę mógł zacząć wszystko od nowa gdzieś daleko. Meast to dobry kierunek. Okej. Okay. Dobra, to co, zadanko zrobione. To przechodzimy na rynsztunek cechu gryfa. Super. Widzę, że gra mnie bardzo ciekawie wyprowadza z tego cmentarza. No halo, mogę wyjść? Czy gra mnie próbuje wyprowadzić tymi drzwiami, które są zbugowane? Mogę się przemedytować i to się naprawi? Czy niezbyt? Bez zmian. Nie wyjdę tędy. Jezus, ale żart, nie? Tragedia.
Masakra. No, jeszcze te przejścia są takie wąskie, że mi się ten Geralt tutaj, wiecie, obija w tym wszystkim, całym dziadostwie. Ja niepotrzebnie zrobiłam takie kółko. Tędy wyjdziemy. Dobra. To tak, sprawdźmy, gdzie to jest. Dobramy się, weźmiemy tutaj, przejdziemy i pomyślimy, skąd będzie najbliżej później. Na pewno będzie jakiś taki punkt, może nie sama w sobie jakaś tam warownia, ale na pewno coś będzie. Dobra, to jest na dole, byleby sobie nóg nie połamać. Okej. Mamy szybką podróż i zobaczmy, gdzie to się znajduje. Tutaj. Kamieniołom Ardaiso jest najbliżej. No to zróbmy tak. No, będzie ciekawie, coś czuję. Jest godzina 4, więc już nie musimy medytować, na szczęście. Teraz wystarczy się tylko przejechać tam i zobaczymy, co tam znajdziemy. Będzie interesująco. Wiecie, no, te rysztunki chyba jakoś bardzo się od siebie różnić nie będą. I tak będę je robić chyba wszystkie po kolei, bo zbroje mamy porobione z tego, co mi się kojarzy. Bo one w poprzedniej edycji, tak jakby, czyli ogólnie tam w Dzikim Gonie, one były tak rozłożone, że wiecie, na przykład co dwa poziomy mieliśmy inny cech możliwy do założenia. Więc... A tutaj są one wszystkie wyprofilowane tak samo. Tylko podejrzewam, że to może być kwestia wyglądu i umiejętności, także ja będę chciała chyba mieć, no ewentualnie Manticora może być. O, grasanci tutaj są. Ewentualnie Manticora może być. Nigdy się nie nauczyć. Ja mam srebrny miecz wyjęty czy stalowy? Nie wiem. Nie lubię bardzo grasantów. Dobra, chyba mam teraz wyjęty dobry miecz. Nie wiem. Aż muszę sobie w ekwipunku zobaczyć, który jak wygląda. Dobra, stalową mam taką. Dobra. Okej. Mamy to. Wydaje się, że będziemy mieli tutaj bandytów jak najbardziej. Puszczony zamek otoczony czarną legendą. Wymarzone miejsce na kryjówkę bandytów. Poszukiwania arcymistrzowskiego rynsztunku. Was by się przydało może wziąć jakimś znakiem. Czemu nie zrobił mi uniku? Było bardzo dziwne. Któryś ma łuk? Chyba nie. A wy nie wyjdziecie stąd, panowie? Wiecie co? Dobra, bo mnie denerwujecie bardzo. Pięknie. Dobra, widzę, że jest ich tutaj więcej, bo już mnie gra o tym poinformowała. Ale oni niech się tam pieklą po drugiej stronie. My szukamy naszego rynsztunku, chociaż ja widzę, że on już nie będzie tutaj, tylko będzie gdzie indziej. Bo gra mnie nawet tam prowadzi. Tutaj będzie. Powinienem użyć oka na Halenie. Dobra, Geralt, to zaraz użyjesz. O, wyrwał mi się stąd.
tutaj możemy przejąć chyba ten zamek. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Keiry? No nie wiem, Geralt, klikam i gówno dodało przez chwilę. Dobra, no chyba dobrze wlazłam. Mamy podziemia. Gnomie swawole i urodziny morderca. Studium Garkaina. Garkain jest określany wampirem niższym lub pośrednim. Może to jednak być mylące o tyle, że de facto jest bardzo niebezpiecznym i przebiegłym potworem, z którym człowiek nie ma żadnych szans, nawet przy dłuższej prowadzie liczebnej. Dobra, mamy wpis chyba o Garkainie teraz. Dokładnie, dostałam. To nam się, myślę, kiedyś przyda. A tu coś jest. Okej, kolejne przejście, to za moment. Receptura na żółty barwnik do zbroi. Kryształ zasilający, to też się może przydać. Co, Geralt? Jezus kochany. Hej, hej, hej. Wiedziałam, że tutaj ktoś będzie. O kurde. Myślałam, że wiecie, że oni są po drugiej stronie. O kurde, dobra. Co tu jest grane, nie? By się przydało igni. Albo jakąś petardę, cokolwiek. O właśnie. Ja chyba umarłam, nawet nie wiedziałam o tym. Palcie się. Pięknie. Jeszcze raz. Jeszcze raz macie. Ciebie dokończymy tak. Ała, dobra. Wyśmienitą jaskółkę bym chciała. Dobra, gdzie jesteście? Jeszcze tutaj jesteście. I jak wy stoicie z HP? Nie mam pojęcia. No, super. Poszło. Przez chwilę mi się gra z bugowaniem, czy widzieliście? Dobra, bo tu jest wejście. I ja tutaj już mogę wejść. Mamy jakąś notkę. Dziennik Moro. Dziennik Moro? A przecież my już robiliśmy sprawę z Moro. Doniesiono mi, że Rom już przybył i zatrzymał się w Usar. Jestem tak podekscytowany, że nie potrafię pracować. Powinienem jednak zachować spokój i realizować plan. Przyjechał zupełnie niespodziewanie tuż po zmroku. Bardzo się zmienił, jest wychudzony i cały w bliznach. Oczywiście wściekł się, że go zrobiłem tu pod fałszywym pretekstem, ale cóż mogłem zrobić? Kiedyś sam będzie ojcem i zrozumie moje pobudki. No nie będzie. Otworzyłem w gabinecie portal i przyniosłem Jeroma do laboratorium. Przy okazji wyczerpałem kryształ aktywacyjny, ale całe szczęście mam zapasowy. Dam chłopakowi trochę czasu do namysłu, bo wolałbym, żeby wszystko odbyło się po dobroci. W międzyczasie przygotuję aparaturę. Więc wiedźmin został zabrany przez portal. Czyli co? Ale to jest bez sensu. Uruchomię portal i zobaczę, dokąd prowadzi. Przecież my już tam byliśmy. Nienawidzę portal, nienawidzę portali. Pokaż, co umie. O, witam. Dzień dobry. Cześć. Czemu ja nic mu nie robię? Ktoś mi to wytłumaczy?
Chciałabym mu coś robić. Hello. Dziwna rzecz bardzo. To raczej się nie sprawdzi, tak jak myślałam. A może by go złapać, wiecie, w pułapkę? Nie wiem. No wiedziałam. O Jezu, dałam się jak dziecko, nie? Dobra. Panie golemiarz, zadymiarz, bo mnie bardzo denerwujesz. I co pas? Będziesz biegł do mnie? Nie. Za mało masz na to miejsca. A może Irlen się na ciebie sprawdzi, co? Raczej nie. Widzę, że to na ciebie nie działa. Wydaje mi się, że on dostaje speeda, jak jest w Irden. Zamiast się spowalniać, to on się tak jakby szybciej zachowuje? Ja w ogóle dobrą bronią się leję z nim? Nie wiem. Ja chyba złym mieczem go biłam w ogóle. No jasne. No co tak długo się bijemy, no? Jak to dlaczego, no? Jestem głupia. A możesz schować te pochodnie, bo ja jej nie chcę? Dziękuję. Tylko, że my już ogarnialiśmy sprawę Moro, to wychodzi na to, że Jerome był z cechu Gryfa. W sumie miałoby to sens, bo ta aparatura tak trochę wyglądała. Okej. Mamy zbroję. Dalej mamy spodnie. I mamy buty. Nie, srebrny miecz legendarny. Jerome napisał coś na odwrocie schematu. Tak? A co takiego? Zaklęcie paraliżujące przestało działać, ale portal jest nieaktywny i jestem tu uwięziony. Szkoda, że zostawiłem prawie wszystkie rzeczy w forcie Usar. Bez wyposażenia nie mam szans na ucieczkę. Myślę, że umrę w tym miejscu. Zabrałeś mi miecze i cokolwiek, co mogłoby mi posłużyć za broń. Nawet ten list muszę pisać na odwrocie schematu. Jednak przed śmiercią chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jesteś szaleńcem i zawsze nim byłeś. Złym, okrutnym mordercą, dla którego od dawna nie mam już ciepłych uczuć. Wypieram się ciebie i mam nadzieję, że kiedyś odpowiesz za swoją zbrodnię, Jerome. Ostatecznie Moro pogodził się z Wiedźminem. Kurde. Dobra, mamy 98 poziom. I czy ja teraz wyjdę w laboratorium Moro? Gdzie jestem? Mogę skoczyć do wody, czy się zabijemy? Okej. Ło kurde, Garkain! Ojojoj, co ty robisz? Dobra, dobra. Ło kurcze, dobra, dobra. Mam gdzieś czarną krew pod ręką? Kurde! Ten Garkain jest nieźle porąbany. Dobra, dajcie mi wejść w EQ. Ej, nie spodziewałam się. Dobra, olej przeciwko wampirom potrzebuję. Wampiry. I potrzebuję czarną krew się napić. Zużyj. Dobra, dobra, bo ja nie mam, wiecie, niczego. Nie chcę dostać od niego, bo się boję trochę. Co ty robisz? Co ty robisz? Ja nie chcę, żebyś to robił. On obrywa, bo ta czarna krew mu zadaje obrażenia. Będziemy mieli chyba wpis w dzienniku, bo ja Garkaina jeszcze nie biłam wcześniej. Czemu nie mam wpisu?
A czy tamten wpis był o Garkainie? Nie wiem. Pogubiłam się, powiem wam. Ty, ale tutaj coś jeszcze jest. To jest w ogóle też śmieszne, że to nie jest wszystko. Tu jest jeszcze jeden Garkain? Czy Kima? Leder! Dobra, ten Fleder jakoś problemów mi dużych nie sprawia. Siedlisko potworów, no wampirów po prostu. Fleder. Hej, nie spodziewałam się, że trafię do takiego miejsca. Tu są jakieś rzeczy w ogóle wszędzie. Tu coś jest. Schemat. Diariusz Sperologa. Możecie sobie przeczytać, ja już tego nie będę robić. No i to chyba wszystko, tam są jeszcze tylko jakieś rośliny. Powinniśmy też mieć siedlisko tutaj wyczyszczone, bo były tutaj chyba tylko dwa potwory. Tak, zniknęło mi to z mapy. Dobra, to co? Sprawdźmy sobie ten schemat może. Rzemiosło. Sprawdźmy te schematy na gryfa. Broń stalowa. Wiedźmiński cech gryfa. On jest gorszy? Jak to jest możliwe? Może zbroje chociaż będą lepsze. Dobra, tu mam jeszcze... Nie, dobra. Sprawdźmy na przykład buty. Czemu to wszystko jest takie... Hej, to jest jakieś sańsko jedno wielkie. No przepraszam bardzo. Oni mnie w bambuko zrobili po prostu. Czy to wszystko jest gorsze? Może ewentualnie Manticora będzie lepsza? Bo to jest jako nowy cech, którego nie było wcześniej. Ale do dupy. Ja się spodziewałam jakiegoś dobrego pancerza. A to wszystko tak się, że po prostu jest tragizm. Dobra, spróbujmy może wrócić do zdrawko. Nie, to jest bez sensu. Więcej niż mistrz. Znajdziemy wszystkie schematy, to do niego pójdę. Zlecenie wiedźmińskie, poszukiwania. Dobra, to na razie to zostawimy. Ewentualnie się Manticorą zajmiemy w kolejnym odcinku, żeby zobaczyć, czy jest lepsza, bo reszta będzie miała chyba takie same staty. No, jestem trochę zawiedziona. Dobra, moi drodzy, to myślę, że sobie zakończymy w tym miejscu odcinek. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym muszę pomyśleć, co zrobimy. Może poszukamy tego rysztunku cechu Manticory, albo się zajmiemy boklerskim safari. Muszę pomyśleć. Tak czy inaczej, dzięki wam serdeczne. Do kolejnego. Cześć.